Dzień dobry, wieczór. Z tej strony ponownie Starki. No i dziś kolejny już raz widzimy się w grze Backpack Hero. No i tak, zgodnie z obietnicą, wyczekałem następnej postaci, jest już dostępna. Jak działa, jak wygląda, wszystkiego przekonamy się wspólnie. A w tym momencie klikam Start Game, nie From Matthew. Gramy totalnie podstawowo. I tak, oto nasza pierwsza postać, Pers. Czy nasza myszka, czy szczurek. Dosłownie postać podstawowa, tą, którą graliśmy zawsze i w ogóle. A oto jej postać druga. Nie wiem, jak to przeczytać. Tote, Toad, nie wiem. Ale ogólnie tak. Została ona wygnana przez starsze żaby. I ogólnie jej plecak jest pobłogosławiony przez śniące drzewo. Magiczne rzeźbienia pojawiają się w każdej turze, gdy jest w niebezpieczeństwie. Co to oznacza? I jak to będzie przekładało się na rozgrywkę? Zaraz zobaczymy. A teraz zapraszam na rozgrywkę i... nie wiem, o co chodzi. Wiem, to jest Matthew. Nie chciałem tego gościa. Okej, się nic nie zmieniło. Dobra. Nie rozumiem. Return to menu. Okej, tak, żeby to się naprawiło. Start game. Od zera. To. A, czyli musimy go mieć. Okej, niestety. Dobra, w takim wypadku zacznijmy, powiedzmy, z... bez znaczenia z czym. Wezmę po prostu max hapeki. W ten sposób będzie, wiecie, najłatwiej. Ja nie chcę niczego specjalnego brać. Okej. No i tak, bierzemy to, co zawsze. Ma się normalny start. Jak to działa? Nie jestem pewien. Poza tym, że... Ale co widzę, to jest takie... Można to zagrać na inny przedmiot? Jak to działa? Naprawdę nie wiem. Poza tym, że tak... Może na to... Znaczy, kiedy tego użyłem, dostałem bok, ale tak... Za dużo gadam z Maurobię i... Krypta albo... To co Bramble. Pójdziemy nasz do krypty, bo to jest bezpieczniejsze. I chwila, muszę sprawdzić jedną rzecz. A, nie możemy tego w ogóle umieścić, dobra, nie rozumiem. W ogóle fajnie patrzeć, jak się porusza, tak. Inaczej, ładna ta animacja. A przy czym powiem, postać została dodana dosłownie dzisiaj. A w wersji testowej. Nie rozumiem, co to za jakiś znaczek, ale okej. Więc jeszcze dużo bugów i innych takich niepewności może być i... Ojej, jakaś też niedługa nazwa. I jak to działa? Bo chyba nie rozumiem. Nie, wiecie. Chyba nie rozumiem, naprawdę. Co chodzi. Tak, otrzymam wrażenie, bo nie rozumiem, jak to działa. A, to trzeba na puste miejsce położyć. Ale dobra, mniejsza, skupmy się na rozgrywce, nie na jakichś takich dziwnych rzeczach. Bo co, wydaje się taka... mocno niezrozumiała dla mnie. Tak, myślę, że zauważyłem, że na początku miałem jedną energię, teraz mam dwie, teraz mam trzy. Tak jakby ta postać czasem się rozkręcała, jeśli chodzi o energię. No to są inne rzeczy, też tutaj pokazują i... Jeśli to tutaj położę, to co się stanie? A, od razu aktywujemy. I to po prostu zdało obrażenia. A, okej. Dobra. Sam w sumie nie wiem, czy można powiedzieć dobra. Na razie jestem trochę zagubiony. Tak, może zaraz się to poprawi? I tak, zobaczę jeszcze raz. Jeśli to zarzucimy tak, czy to spowoduje dwa obrażenia?
każde puste miejsce po prawej. Chyba nie rozumiem. To za każde puste w tej kolumnie, czy tutaj? Jeden. Dobra. Nie rozumiem tej postaci. Nie rozumiem tej postaci. To tak mocno nie rozumiem. Ale niech będzie. Gdybym się nie blokował, to już byśmy wygrali. Ale okej. Dobra, kończymy bitwę. Ona się tu cieszy, level up i... Dopiero to zauważyłem, patrzę, ten plecak wygląda trochę inaczej. A i tak dosyć ładny, więc tak... 4 miejsca... Powiedzmy, że tak... Nowe, można to przesunąć i... Monety oraz... jak to się nazywa? Coming money. Póki co wezmę monety, bo nie wiadomo co się przyda i kluczyk. Kamień amany na razie nie biorę, bo nie czuję potrzeby. Resztę zostawmy tak jak jest i... No. Najwyżej jeszcze ryba. Żeby wiecie się podregenerować łatwo. Ej, w ogóle patrzcie jak ono fajnie tam plecaku grzebie. Nie, ładne, fajne, ładne. A to co to jest? Chyba nie rozumiem. I tak, co to jest? To jest ten hełm cały. Jeżdżam z tym Carving is Banished, ale okej. Potem tutaj jest, można zagrać na inny przedmiot, Piggy Bang. Okej, przedmiot, na którym zostanie zagrane, jest zniszczony. Ale... Daje nam złoto... 2 złoto za każde pole, które przedmiot zajmował. Nadal nie do końca rozumiem, ale nie będzie. Wooden Sheaf. A... takie darmowe zagranie, okej. Okej, chyba rozumiem. Tak, dobra. Powiem wam szczerze, że rozumiem jak to będzie, jak działa ta postać mniej więcej i nawet wezmę to. Nie można wyrzucać, niestety. Fajnie by było, gdyby się dało, ale tak. Co rundę losujemy po prostu parę przedmiotów, które są związane właśnie z tym. A poza tym gramy tak jak do tej pory, z coraz większą energią z każdą rundą. No, tak. I dobra, czy jest tutaj coś ciekawego? Ring of Rage. Nie najlepsze, ale może być. To jest nawet. Tutaj różdżka, którą dokładnie znamy. Rękawiczka, jakaś maska. Dobra, zaryzykujemy. I co wygramy? Maskę. Która zajmuje jedno pole. Jeden unik, mogę rozumieć jakiegoś ataku. Dobra. Dobra, bierzemy. I lecimy dalej. Lód. Dizem is disabled space above. Dobra, to musi być na górze. Nie zauważyłem tego wcześniej, ale dobra. Teraz co my tu mamy? W ogóle wiecie, co wpadłem na taki ciekawy pomysł na późniejszy challenge? Ja zdecydowanie. Na razie zagramy jeszcze tę normalną rozgrywkę, ale potem naprawdę będę próbował, bo to jest ciekawe. Koncept i tak. Zacznijmy od tego, że mamy tutaj bito, które tylko zasiada, więc jedno takie. Nic więcej niestety nie zrobimy. I teraz tak. Atak za 8. Czyli znowu 2 bloki. I niestety nic więcej. Ale kurczę, podoba mi się to, jak to tutaj żaba. Zamropucha. Dobra, jedno obrażenie. Nie dużo niestety, ale wiecie, zawsze przecież nic. 2 bloki. I uderzenie. Niestety się leczy.
Okej, trzy bloki są potrzebne. Na całe szczęście rosnąca ciągle energia jest czymś co najmniej ciekawym. A, jeden blok i dużo uderzeń. Idealnie. Czemu nie? Użyję od razu tego. To jest tak, to jest jeden za każde w prawo. Czyli 4, raz, dwa, tak. Okej, okay. Wiem, że można było optymalnie to zrobić, ale wiecie, ja chcę tutaj też się nauczyć, jak to działa. To, niech będzie. Nie, nie można tego zmieniać niestety, to szkoda. I dobra, level up. Super, super sytuacja. To teraz tak. Jeśli co chciałbym zrobić, to jest może to ryzyko, o którym mówiłem wcześniej. Okej, okay, jeszcze jedno pole można wybrać, to nie będzie tak, nie? Don. Tam done, zrobione. A więc tak, teraz tylko ważne sprawy. To przestawiamy, to tam. A to jak będzie działało teraz? Jak zrobię, to będzie dużo bloku, okej, okay, to tak możemy zostawić. A miecz jednak bym zostawił, bo może się przydać. Tutaj będziemy mieć wolne pola ewentualne. Chociaż nie, to wyrzucę. Też. Wezmę tylko naprawdę potrzebne rzeczy. Bo szczerze po prostu naszła mnie ochota na wielkie eksperymenty, więc tak. Idziemy w takim zestawie. Bez nawet broni czy tarczy. Chcę zobaczyć, jak to będzie się sprawowało. Dwa obrażenia. I za każde pole prawej plus jeden. To przełoży się na ile? 10. To jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Tak! Dokładnie tyle, ile powinno, więc dobrze to działa. Okej, okay, to jest klątwa powolności. Nie jest najlepsza, nie jest najgorsza. Teraz tak, za każde pole w tej kolumnie. Użyję tego, jest to trochę ryzyko, ale proszę. 11 bloków. I jak to ma działać? Nadal nie rozumiem, o co chodzi z tym banished. Ale zaryzykuję. Nadal jeden bloku brakuje, więc nie jest dobrze. Chociaż, dobra, pozbędzie się pszczoły. I miejmy nadzieję, że zaraz wytłumaczą mi, o co chodziło z tym banished, a póki co tak. Na pewno walki będą dłuższe, jak tak patrzą. W takiej konfiguracji. Gdybym grał tak, wiecie, normalnie. Ale jest to ciekawe. Podoba mi się ta postać. I naprawdę zaczynam rozumieć, co chodzi. Tutaj właśnie to jest takie kombinowanie, żeby mieć pola na to wszystko, na sytuacji, kiedy czegoś nam brakuje i tak dalej. Tak, to jest ciekawe. O, Mago of Grape Juice. O! Związane bezpośrednio z tym czymś. A, to może być ciekawe. Wezmę to na wszelki wielki. I czy coś jeszcze takiego, co bym chciał tutaj wziąć, się tu znajduje się? To. Zdecydowanie to. Ewentualnie jeszcze mógłbym potem pomyśleć o Broken Ringu czy coś, ale nope, na razie potrzebuję. Więc idziemy i... Okej, okay, strasznie ma tą drugą nazwę, więc nadal nie jestem w stanie tego rozpoznać, ale wydaje mi się, to jest tylko teoria, od razu mówię, a że Barnish to oznacza coś na kształt... jest po prostu usunięte na czas tej bitwy. I dobra, dwa gluty. Nadal bez żadnych innych broni, to będzie... spore wyzwanie. Ale spróbujemy. Czemu nie? Wiecie, po prostu lubię się bawić, a nowa postać z nowymi mechanikami to idealna okazja na zabawę. Teraz tak, leci z 20. Dobrze wziąłem. Tak, czyli... A nie, chwilę to... Nie, ja muszę dodać... Okej, teraz dostałem laga umysłu. Mam dwie energie. To jest darmowe, więc tego od razu użyję. Tak, tak. 9, okej. Okay. I tak.
I kurczę, jeśli byśmy naprawdę dużo fajnych tam tych tutaj ozdób przygotowywali, to w ten sposób da się grać. Naprawdę da się grać. Przy czym, tak jeszcze teraz dotarłem do wniosku, że najlepiej byłoby mieć osobną linię na, jak to się nazywa, na tarczki, a osobną na pozostałe rzeczy. W sumie, co tutaj kładę, mogę tutaj. Tak, mogę tutaj, tutaj jeszcze więcej. Więc mój błąd. No i dobra. Pokaż ta, na co stać. Póki co wygrana. I czy jest coś nowego, ciekawego, co bym chciał wziąć? Jest ryba, którą na pewno z chęcią przyjmę. Kolejny kwiatek kolczasty. Ale nie ma na niego miejsca. Buty. Typowe buty po prostu. A czy nadal będzie to nad, czy teraz będzie w... Albo jest jakieś litrzy. Zawsze jakaś opcja. Na razie tak tego nie biorę, ale tak, zawsze jakaś opcja i... Wow. Zmienić kolejność? Nie, nie da się. Dobra. Wezmę też to, bo czemu by nie. Zawsze jakiś użytkowy przedmiocik, który szybko zniknie. Bierzemy to. I co oferuje ten sklep? Bo to na pewno jest sklep. Chcesz zobaczyć, co mam dzisiaj do zaoferowania? Znalazłem większość tego pod tą, to są jakiś rodzaj humora. Ale tak, żołnierz. Cztery bloki. Przyległa tarcza dostaje 4 bloku na tą bitwę. Super. I ma sens do używania nawet z tymi z normalnymi przedmiotami. Ciężko przetrwania. Okej, to jest takie ciekawe do usuwania efektów z wrogów i łączy to, co ciekawe, dobrze z manastonami. Ale tak, tarczy póki co nie mam, więc nie będę brał tamtych rzeczy, ale to się może przydać. Jak to dokupić? A, okej, dokupiłem. Jest dobrze. Fajne, fajne. Podoba mi się naprawdę. Więc idziemy tutaj ponownie. Pierwsze co, to niestety otrzymamy obrażenia. Ale tak, używam tego. Kolejny miecz. No, już. Gdyby to było cokolwiek innego, to może jeszcze by się udało. Ale niestety miecz. A nie, wygramy. Ja się... Może nie tylko wygramy, co nie otrzymamy obrażeń, bo akurat miałem też sztylecika. Okej, 9 tego. Dobra. Tak. Tak. Nie, yeah, super, super to jest. Daje to trochę taki element deckbuildingu do tego, a nie tylko zarządzanie ekwipunkiem. Ale tak, fajne, fajne, podoba mi się. Będę musiał pomyśleć kiedyś o tym, jak rozsądniej tego wszystkiego używać. I żeby nie było następne podejście, aż... Kurczę, zapomniałem, że on teraz będzie bił moja lama. Ale tak, będę musiał ostrożnie właśnie podejść do tego wszystkiego i pomyśleć, co, jak, gdzie, kiedy. I następne podejście naprawdę zrobić już takie... Powiedzmy... Sensowniejsze. A póki co... No, można zbudować jeszcze więcej pancerza. I sam się dobił. Super. Więc tak, ile mam miejsc? 3 miejsca. Okej. Więc planowałbym tak, tak. Czy coś jeszcze mogę w sumie dodać? Było tutaj mogę w sumie. Czemu by nie? I dobra. Okej, nasz stary super przedmiot. Herbata. Nawet taka ciekawostka, wiem. Dlaczego ta herbata tak naprawdę tutaj istnieje? Jest to hołd dla jednego youtubera, Spiffing Brita, która po prostu została dosłownie przez twórców dla niego. No, w sumie to było w jakimś tam podobnym czasie do tego, co on prezentował bezpośrednio Backpack Hero w wersji przeglądarkowej, dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, że takowa istnieje właśnie u siebie na kanale.
na live. Ale dobra, mniejsza. To poprzestawiam, czy jest coś innego, co jeszcze bym chciał wziąć? My to bym mógł brać, czy nie? Zawsze dodatkowe darmowe obrażenia. Reszty nie ruszamy, bo nie ma po co. I znak zapytania, który oferuje grę w karty. Skrzywiona strzała. Okej. Okay. Mógłbym ją brać, ale nie potrzebuję. Okej. Okej. Nope, nope. Teraz tutaj to jest bandaż. I kaktus? Okej, kaktus jeszcze nie widziałem. Kurczę, pomyliłem. I dobra, mamy bandaże, mamy bandaże. Udało się wygrać to, na czym w sumie chyba najbardziej mi zależało ze tych wszystkich rzeczy. I teraz tak. W sumie, czy jesteś, czego nie potrzebujesz tak bardzo? Dobra, kwiatek. Okej, no i w sumie ostatnia walka tego piętra, którym rozpoczynamy w nie najgorszy sposób, muszę przyznać. No, moim zdaniem bardzo dobre rozdanie. I teraz dwa hełby? Tutaj miałem takie dwa, a nie jeden. Oj, no niestety. W takim wypadku używamy tego, żeby uniknąć. I 12, 2. Prawie, prawie. I dobra. To powinno co najmniej wystarczyć. Dziękuję. Wygrana. Kolejna. Tak, Mana Stone. Nie. To jest co najmniej kuszące. Już nawet wezmę. Tylko gdzie by to wstawić? Zamiast maski Łotra? Nie no, tylko ta maska też jest potrzebna czasami. Dobra, klucz wyrzucę. Okej. Okay. To do reszty rzeczy wezmę to. Zawsze jakieś darmowe obrażenie na start. To też bym mógł wziąć, tylko... Dobra, trudno, mieczyki będą bić o dwa mniej. Jakoś to przeżyjemy. A teraz mamy tu odwiedziny u zwykłego handlarza, który ma nową tarczkę. Zadaje obrażenia równe blokowi i usuwa blok. Proszę, 50% z bloku. Ciekawy przedmiot, nie będę zaprzeczał. Ale spasuje. Nie potrzebuję go pod żadnym względem, więc idziemy, żaba. Idziemy. I zobaczmy, dokąd nam będą wiać wiatr, dokąd nas życie poprowadzi. Okej, okay, to jest ten wieloatakowy, to jest ten, który będzie rage dostawał z każdą rundą. Otrzymam bardzo dużo obrażeń, więc zacznę więc tylko tyle, że herbata prawie by mnie uratowała. A, i teraz tak, jeszcze to tak naprawdę muszę zarzucić, bo czemu nie? To jeszcze mogę zarzucić, żeby nie było. Mhm. I w sumie nie macie się przejmować. I co ciekawsze jeszcze bardziej, tak patrzę, nawet bez herbaty bym sobie poradził. A. Tak, poradziłbym sobie bez herbaty nawet. Dobra. Okej, 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 jest super. Nawet nie ma co narzekać. Mocna ta postać. Nie będę zaprzeczał, naprawdę mocne. Chociaż to na przyszłość. Oj, źle przeliczyłem obrażenia. No to szczęście nic to nie zmieniło. Na przyszłość lepiej grać normalnie, że tak nazwę, a nie tak jak ja, tylko polegać na tym, co się tam wylosuje. Ale no, o, i co tu mamy? Dużo energii? W sumie? Tak, to jest po prostu dużo lepsza wersja tego, jak to się nazywa. No tylko jedzenia. Z jedynym ograniczeniem takim, że trzeba używać tego przez dwie rundy. Dobra, teraz weźmiemy miksturkę taką. Do reszty rzeczy ten razie mi powiedział, że nie potrzebuje, więc co najwyżej mógłbym sztylecika, ale odpuszczę sobie. Po prostu idźmy dalej i
Ja tego nie mam. Wezmę posąg, gdzie za... Okej, można sobie zwiększyć max HP za jedną monetkę. Oczywiście, że skorzystam. No i idziemy dalej. Okej. Ciekawe rzeczy tu mają. I szczerze chyba najbardziej z tych wszystkich rzeczy tutaj widocznych tym chciał pioruna zdobyć, więc zarzucimy tak jakoś. Może się uda. No oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie. To zawsze leci nie tam, gdzie powinno. Więc nawet to zostawię. Nie potrzebuję tego pod żadnym względem. Jak tu mamy kolejnych handlarzy, ale zanim oni jeszcze tą jedną walkę. Podbądźmy. I tak. 12 na wszystkich. Tak. Tak. Pokonany. No, jest bardzo dobrze. Jak tak patrzę. A teraz z nim się zajmijmy, bo łatwiej będzie. Będą obrażenia. Będą obrażenia. Prawda, jeden punkt. Nie, będzie więcej, bo zapomniałem użyć oczywiście czapki. Zbytnio się śpieszę. No cóż. Dobra. Dobra. Prawie wygraliśmy, więc tak. I no. Jeszcze zanim ktoś będzie się też zastanawiał, czemu tak nie czuć może tego entuzjazmu takiego pełni, czy ogólnie jakoś dziwnie słychać coś, to mam szczerze, że dzisiaj bardzo wcześnie musiałem, chociaż nie tyle co musiałem, co bardzo wcześnie stwierdziłem, że ogarnę właśnie ten odcinek, nie wiem jak mnie będzie ogólnie z czasem, więc tak. Jest to godzina znowu jedna z tych takich nieludzkich. Znowu. A teraz powtórka walki. Mamy spójść po darmowe przedmioty. Dobra, dobra. Dziab. I... Oj. Czapka. Już. Zamknę to. Dobra, to wystarczy. I teraz... Dziab tym. Tutaj. Dziab nożykiem i drewnianym mieczem. No, nie zdało to może być szczególnie dużo, ale zawsze coś. Palce powoli rosną. Po bloki, ja akurat dostałem całkowite rozdanie po odblokowaniu. Zawsze mogę zrobić przynajmniej to. Jest trochę dziwne, że mogę drapać wroga grając żabą. Ale tak, muszę o tym pamiętać. Czasami moja energia się będzie marnować, to mocno. Czasami nawet co rundę się marnuje. To mocno. A często jest to... niepotrzebne. 6, więc jeszcze mam 3 energie. To... 2 drapnięcia. I nadal mogę zagrać to. Więc jej. Żyję. I to bez zbędnych nawet problemów. Dobra, dobra. Wygrana. Super. I teraz co my tu mamy? Nić, która działa na zbroję. Tak, podanie trucizny, czy tego potrzebuje? Nie. W sumie jedyne, czego mogę potrzebować tak bardziej, to klucz, więc też weźmiemy. I teraz skrzynia skarbów z czymś takim, czyli będzie znowu. Okej. Chciałem powiedzieć, że będzie wybór tych przedmiotów, ale nie. Zostałem oszukany przez skrzynio kraba. Ej, no cóż. Gra potrafi być okrutna. Chociaż pokonaliśmy go i zwykły przedmiot niestety. No to biorę to. Nic lepszego tu nie ma.
Ej, ale gra, jesteś naprawdę okrutny. Naprawdę okrutny. A teraz zobaczmy, co tu mamy. Okej. Mchowa rzeźba. O, może być zagrana czymś innym. Jedno obrażenie. Za każdy przedmiot używalny, który to niszczy, zadaje to 10 obrażeń więcej. Niszczy to przedmioty przyległe. Kuszące. Nożyki znamy. Rzeźba bohatera. Można zagrać inny przedmiot. Przedmiot za tym czymś jest użyty. Super efekt, muszę przyznać. Jeśli miałbym jakiś potężny coś, to... No nie, nawet to mogę wziąć. A co, kupię sztyleta. Im więcej sztyletów, tym lepiej. Jak zapewne możecie się spodziewać, to po prostu sztyletami można łatwo pokonywać tych oponentów i tak. On ile obrażeń zadaje? 7, 7, 5. O, zdecydowanie za mało bloku. Więc tak, to rzucę, czemu nie. Jeden unik. Zapomniałem użyć nożyka. Niestety. I dobra, 12 bloków potrzeba. Będzie spokojnie. I tak, to. Dobra. Dobra, dobra. Znowu trzy ataki. Nie wyblokowałbym ich jedną tarczą, więc dwie tarcze. Dziab. I tak powoli to ugrywamy. A teraz na nic czekać. Po prostu czysta wygrana, więc zrobimy to. Oczywiście specjalnie dla tych, jak to się nazywa, dla naszych mieczy. I to specjalnie dla innych sytuacji. I teraz dobra. Co my tu jeszcze mamy? Na pewno to można przerzucić tak, bo to teraz nie jest problem. Pierścienie życia. Mógłbym niby wziąć, tylko czy na pewno to ma sens? Ja tak mogę. I tak na tym będę dopiero kładł, więc... Tak? Już to nie zmieni. Resztę zostawię tak jak jest. Jest dobrze, więc... Kolejna walka, tym razem z fieldowym glutem. Ja czy już biję po 14, to biję po 13. Super sytuacja. W jednym rundę umiem go pokonać. Z takim dobrym rozdaniem rzecz jasna, ale nadal. Jedną rundę. A jakaś nowa ryba? Nie kojarzę jej, ale też nie powiedziałbym, żeby była całkowicie nowa. Więc dobra. Pierścień szczęścia, czymkolwiek on jest. Ja mogę go wziąć z miejscowego maxa. Nie czuję, żeby wiecie, ono było aż tak potrzebne teraz. Więc no. Kończymy. Idziemy zobaczyć, co to za sekret. Rękawica, klątwa. Jakaś butelka? Szydlata zbroja. Klątwa. Klątwa, skrzydlata zbroja. O, jak miło. I teraz tak, jeszcze skrzydlatą zbroję też wezmę, czemu nie. Może jakoś uda się to fajnie. Jak to się nazywa? Ustawić. Więc tak, jeśli to zrobię, to będę minimalnie więcej dostawał pancerzy. Ale niestety zdecydowanie mniej będę miał innych rzeczy. Nie, nie, nie. Totalnie nie pasuje mi to do tego pecyka, który teraz stworzę, więc... Ja. Po prostu pójdźmy lepiej już stąd. Dajmy jednak to jeszcze. Dokupię kolejnego nożyka. I tak, schodzimy do krypty. Piętro numer 3. Który też chyba będzie ostatnim tego odcinka, bo nie ma co robić go znacznie dłuższym. Ale zanim przejdzie, to skrzynka, która tym razem ma prawdziwe skarby. I to jest tak, za jeden dobieramy dwa kolejne tutaj. Chyba by...
Ostrą gałąź, która zwiększa skuteczność im broni. Fajne, fajne. To znamy. To też znamy. Wezmę to. Czemu nie? Zawsze się może przydać. I kolejny handlarz? Wow. Gdybym nie był stać, to bym wykupił to wszystko. Wiecie, to są fajne rzeczy, które naprawdę ułatwią mi robotę. Ale póki co tak. Walka z nim i jest to... Rud Rooster. Nie najlepszy wróg. Ale tak, damy sobie radę. Dobra. I teraz... Będę miał go zablokować. No niestety nie za bardzo. Więc powiedzmy, że teraz to uniknę w ten sposób. Okej, trochę obrażeń zadanych. Trzy obrażenia uniknięte. Wiem, że marnotrawstwo, no ale trudno. Teraz tak, tak. I mam tarczę, więc super. Nie stracę, mógłbym w ogóle pozwolić mu samemu się dobić przez te kolce. Ale czy jest sens? Jeszcze trudno. I teraz tak, tak. Tak. Jeden zabójk mikstury uniku. I będzie dobrze. I kurczę, totalnie nieoptymalnie to rozgrywam. I przede mną mam dwa takie. Jedno kupiłem. Ja bym coś zmieniło, no ale tak. Ja mam tylko jedno, nagle dwa się pojawiły. Dobra, dobra, tak. Tak. Tarczka. No i patrzcie, no to jest piękne. Piękne po prostu. A jeszcze gdyby to był rzeczywiście funkcjonalny plecak, to lepiej by było. No ale mniejsze z tym. Bronie, które bym teraz lepsze przez używalne rzeczy. Mouse Wood to jest... to jest na łuki, a to? Na różdżki. Wow, wszystkie te rzeczy są po prostu bezużyteczne. I cóż, jedyne co w sumie mogę powiedzieć, to ze wszystkich rzeczy, to jakkolwiek mogę użyć tego, więc tak. Idziemy w takim przypadku układzie. Zahaczając jeszcze jakieś inne skrzynie skarbów i tak dalej, których raczej nie użyję. Lutomiecz. Miecz, który się replikuje. Fajne, jeśli ma się to miejsce. Ale ogólnie bym powiedział, że raczej nie jest przydatny. Nie bierzemy niczego. Tak jak mówiłem wcześniej. I w sumie to na tym kończymy odcinek. Więc tak, mam nadzieję, że wam się podobało i jesteście równie podekscytowani tą postacią jak ja. Już nawet jeśli tego u mnie nie czuć, to bardzo mi się podoba i z chęcią zobaczę, jakie są inne opcje tego wszystkiego. I tak, w kolejnym epizodzie, który będzie za jakiś czas, dokończymy ten przebieg. A co dalej? No to tylko czas pokaże. A póki co to tyle, więc dziękuję wam bardzo, trzymajcie się, hej hej!